naszym seminarium dotyczącym czak, anatomii ciała subtelnego i różnych rodzajów jogi. Ja nazywam się Leszek Boraten. Jestem też duchownym w ruchu Hare Krishna. Moje imię duchowe Krishna Mohandas. Zajmuję się w ruchu Hare Krishna różnymi ceremoniami religijnymi. Poza tym również prowadzę kursy reiki, sekhem. Zajmuję się też terapiami naturalnymi, głównie bioenergoterapią. Więc dzisiaj będziemy omawiać, w jaki sposób, między innymi w jaki sposób różne części, różne elementy świata materii przejawiają się w naszych ciałach i jaki to ma wpływ na naszą świadomość i co różnej klasy jogini z tym wszystkim robią. Więc mamy w różnych systemach filozoficznych bliskiego i dalekiego wschodu takie pojęcie jak elementy. I z tych elementów składa się świat, w którym żyjemy. Tak? Więc mamy taki werset z Bhagavad Gita, czyli z Gita Upanishadu, który mówi, że Bhumir aponalavayu khamma nabudhir evacha ahankara itiyam nabhina prakritir ashtadha. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, umysł, inteligencja i fałszywe ego są moimi oddzielonymi energiami, mówi Krishna. I te różne elementy, te różne energie są dostarczane do naszych ciał przez takie wiry, które są nazywane czakrami. Więc czakry odgrywają w praktyce jogi pewną rolę znaczącą, dlatego że ośrodki te są ośrodkami świadomości, różnego rodzaju świadomości. Mają swój aspekt psychologiczny i z kolei w innym tekście, który jest nazywany Bhagavata Purana, mamy werset, który mówi nam o tym, że medytujący jogin, medytujący bhakti jogin powinien powoli popychać powietrze życia ku górze, od pępka do serca, następnie do piersi i podstawy podniebienia. Odpowiednie miejsce należy znaleźć przy użyciu inteligencji. To jest werset 20 z drugiego rozdziału zatytułowanego Pan w sercu, drugiej pieśni Bhagavata Purana. I nasz założyciel Acharya Bhaktivedanta Swami Prabhupada w komentarzu do tego wersetu pisze, co następuje. Istnieje sześć orbit ruchu powietrza życia, które inteligentny bhakti jogin powinien wyszukać podczas medytacji. Jedną z nich jest Svadhisthana Chakra, siłownia powietrza życia. Ponad nią znajduje się Manipuraka Chakra. Przesuwając się wyżej w okolice serca osiągamy Anahata Chakra, a kiedy powietrze życia znajduje się u podstawy podniebienia i Shuddhi Chakra. I następny werset. Później jogin powinien znieść powietrze życia pomiędzy brwi i blokując 7 wylotów powietrza życia skupić się na swoim celu, powrocie do domu, powrocie do Boga. Jeśli bhakti jogin wolny jest całkowicie od wszelkich pragnień przyjemności materialnych, to powinien dotrzeć następnie do otworu czaszki i odchodząc do najwyższego porzucić swe związki z materią. Więc te różne
ośrodki. Można zobaczyć tutaj na tym rysunku. Z najniżej położonym ośrodkiem jest czakra korzenia, czyli Muladhara czakra. Ośrodek ten łączy nas z planetą, łączy nas z elementem Ziemi. Dostarcza energię Ziemi. Ten ośrodek daje nam energię, która podnosi się do góry. Ona powinna wejść przez drożny czakrę korzenia do kręgosłupa i tym kręgosłupem przesuwać się w górę, w stronę głowy i wypełnić obszar krtani i obszar mózgu. Więc ta energia buduje nam ciało fizyczne, tworzy fizyczność. Bierze udział przy budowie kości, mięśni, systemu nerwowego. I energia ta daje nam, jest energia, która podnosi się z ziemi, ma kolor żółty, daje nam mądrość. Gdy działa właściwie, daje nam zdolność oddychania i mówienia. Gdy prana ta działa słabo, efektem jest negatywna mowa. Negatywnym efektem braku tej energii jest utrata słuchu i wzroku. Korzyści, które odnosimy z tego, że energia ta działa we właściwy sposób, są takie, że wyostrza nam zmysły i taką duchową funkcją tej energii, duchowym efektem działania tej energii jest to, że otwiera nam wyższy wymiar w czakrze korony. Więc każdy z tych ośrodków rozwija się przez 7 lat. Gdy jako dusza pojawiamy się w ciele niemowlęcia, najpierw w łonie matki, a potem rodzimy się jako niemowlęcia, jako niemowlęta, wtedy jako pierwsza rozwija się czakra korzenia i rozwija się przez 7 lat. Czyli do 7 roku życia, jak to się mówi, ukorzeniamy się. Czasami ten proces ukorzeniania się jest zakłócony, co powoduje pewne nieprawidłowości w działaniu czakry korzenia. Więc terapeuci czasami mówią o tym, że czakry się blokują, prawda? Czyli że energia nie płynie przez nie we właściwy sposób. Więc efektem tego, że czakra korzenia nie działa we właściwy sposób, jest tak jakby brak w pewnym stopniu dostępu do energii Ziemi. W związku z tym ciało, które rozwija się z taką zablokowaną czakrą korzenia, jest wiotkie, wydłużone. Większość energii życiowych skupia się w górnej części ciała, dlatego że zablokowana czakra korzenia powoduje to, że te energie z góry tak jakby nie schodzą w dół do ciała i powoduje to, że osoba może być zainteresowana duchowością, usytuowana w sferze intelektualnej. No ale niestety motywacją osób, które mają zablokowaną czakrę korzenia, jest chęć ucieczki z tego świata. Dlatego, że świat, w którym żyjemy, jest przez taką osobę postrzegany jako zagrożenie. Jest po prostu groźny i wzbudzający strach. Dlaczego tak się dzieje?
Otóż te kłopoty z czakrą korzenia związane są często z problemami w relacji z matką w okresie prenatalnym. To znaczy, że jeżeli na przykład kobieta nie jest pewna, czy chce zaakceptować swoje dziecko, to wtedy taki mały człowieczek w łonie mamy jest, no, odbiera po prostu tą całą sytuację jako agresję wobec siebie i to powoduje strach. Więc mamy do czynienia w takim układzie z osobą, która jest pełna strachu przed światem i ucieka przed tym światem. Więc z punktu widzenia duchowości taki układ nie jest zbyt korzystny. Z jednej strony można powiedzieć, że te osoby dążą do duchowości, ale z drugiej strony motywacja nie jest do końca właściwa, nie jest do końca odpowiednia. Więc pożywieniem, które jest związane z tym ośrodkiem, jest białko. Czyli ludzie, którzy są na poziomie świadomości czakry korzenia, lubią jeść pokarmy białkowe. W sensie psychologicznym ta czakra odpowiada za podtrzymanie życia, fizycznego życia na Ziemi, czyli no, jest związane z takimi tematami jak co będę jadł, prawda, gdzie będę spał, w jaki sposób obronię się przed agresją. To jest, można powiedzieć, taka, jeżeli ktoś jest skoncentrowany na poziomie czakry korzenia, to egzystencja takiej osoby jest bardzo prosta. W zasadzie nie wykracza poza spełnianie podstawowych potrzeb życiowych. Następnie, następnym takim ośrodkiem jest ośrodek, który jest zwany Svadhisthana Chakra, czyli czakra sakralna. Ona jest koloru pomarańczowego, jest sytuowana trochę pod pępkiem, jest związana z żywiołem wody. Więc ja przygotowałem też dla Was materiały, które wiążą te wszystkie ośrodki. Czyli to, co mówię w wielkim skrócie, dostaniecie też na papierze, więc nie mam aż tak wielkiej potrzeby, żeby notować wszystkie detale. Więc żywioł wody z kolei, energia wody płynie z góry na dół. Jest to energia miękka, płynna, bardzo, no tak jak woda, prawda? I ta energia i ten ośrodek są związane z twórczością na planie materii. Czyli tworzenie nowego życia, tworzenie pieniędzy, tworzenie w sensie sztuki, rzeźba, malarstwo, muzyka. To są takie czynności, które wynikają z aktywności czakry drugiej. I ta z kolei energia czy można otworzyć? Myślę, że tak. Ciepło, prawda? Ugruntowuje i gdy prana ta działa we właściwy sposób, wtedy czynności takie jak wydalanie i czynności seksualne nie powodują, no nie ma tutaj problemu z tymi rzeczami. Gdy prana słabo działa, wtedy osoba łatwo ulega pożądaniu.
pokarmem, który jest związany z tą czakrą, są pokarmy płynne. Zasilają ten ośrodek. Ośrodek ten zasila na nerki. Następnie mamy ośrodek, który jest zwany manipura czakrą. Jest to ośrodek splotu słonecznego. I jest związany z żywiołem ognia z kolei. Jest to energia, która jest twarda, męska, promieniująca. Ośrodek ten jest zasilany przez pokarmę, w których jest dużo ziarna. Te trzy ośrodki, czakra korzenia, czakra sakralna i czakra splotu słonecznego, to są ośrodki, które tworzą naszą egzystencję na planie fizycznym tutaj na Ziemi. Czyli jeżeli na przykład umieramy, to zazwyczaj rozpadają się dwa ośrodki w czasie śmierci. Czakra korzenia i czakra sakralna. Czasami też rozpada się czakra splotu słonecznego. Czakra splotu słonecznego jest to ośrodek, który spowoduje, że mamy pragnienie dokonywania różnych osiągania różnych rzeczy w tym świecie. Czyli dążenie do prestiżu, dążenie do osiągnięcia pozycji w społeczeństwie, wypracowywania sobie różnych rzeczy. To jest działanie ośrodka splotu słonecznego. Można powiedzieć, że pewne aspekty ego, czyli naszej fałszywej tożsamości, są związane właśnie ze splotem słonecznym. Ja i moje. Więc następnie mamy w sercu czakrę, która jest nazywana Anahata, czakra serca. Jest to ośrodek miłości. Jest związany z żywiołem powietrza. Ten ośrodek jest związany z uczuciem miłości, współczucia, wybaczania. Więc te ośrodki tutaj są narysowane w taki, można powiedzieć, prosty sposób. Czakra korzenia jest ośrodkiem, który składa się z czterech mniejszych wirów. Czyli mówi się, że ma cztery płatki. Czakra druga ma sześć płatków. Czakra trzecia ma 10 płatków. Czakra czwarta ma 12 płatków. Piąta, związana z żywiołem eteru, ma tych płatków 16. To jest taki schemat, można powiedzieć, tutaj na rysunku. Jednak ośrodki te są trochę bardziej złożone, niż jest to zwykle prezentowane. Czyli na przykład w czakrze drugiej mamy cztery centra, które są usytuowane pionowo, jeden nad drugim, w części centralnej i po trzy, które są po bokach. Jeśli chodzi o splot słoneczny, to jest on również związany z czakrą wątroby, która jest tutaj po prawej stronie, z czakrą śledziony, która jest po lewej stronie. To są również dosyć duże ośrodki, które dostarczają energię do naszego ciała. No i również mają swoje funkcje psychologiczne.
Czakra serca składa się z kilku ośrodków, które są w obrębie mostka. I najniższym takim ośrodkiem jest ośrodek, który jest związany z akceptacją nas, jako osób żyjących w tym świecie. Później wyżej mamy takie centrum, które jest związane z umiejętnością puszczania, czyli jeżeli ten ośrodek nie działa we właściwy sposób, no to wtedy przywiązujemy się do różnych osób, do różnych miejsc, do różnych sytuacji i trudno jest nam zerwać kontakt w momencie, kiedy jest to potrzebne. No i to jest też związane z kwestią wybaczania, dlatego że wybaczanie jest takim zjawiskiem, które jest związane też z puszczaniem różnego rodzaju uraz, prawda? Czyli jeżeli nie jesteśmy w stanie zapomnieć różnych rzeczy, no to wtedy nie jesteśmy również w stanie tej osobie wybaczyć. Jeżeli potrafimy wybaczać, wtedy możemy mówić o jakichś formach miłości, takiej zwykłej miłości partnerskiej albo rodzicielskiej. Podstawą miłości jest wybaczanie. Jeżeli nie potrafimy wybaczać, to prędzej czy później jakieś niedoskonałości w relacji z innymi osobami spowodują to, że miłość przeminie. Czy jest to ośrodek miłości? Jeżeli nauczymy się już jak kochać w taki zwykły ziemski sposób, no to wtedy mamy szansę na to, żeby zacząć rozwijać jakieś formy empatii, czyli współodczuwania. To ostatecznie prowadzi do rozwoju miłości, która jest bardziej takim zjawiskiem bezprzyczynowym, mądrym, bezwarunkowym, skierowanym do wszystkich żywych istot, bez względu na to, kto to jest, co ta osoba robi. To jest taka forma miłości, w której wszystkim życzymy bardzo dobrze. Teraz ta sprawa związana z czakrą serca zasila nam płuca. Prana to jest przenikająca, powoduje to, że różnego rodzaju inne energie są w stanie przemieszczać się w naszym ciele, czyli powoduje ruch. Jeżeli tej prany jest mało, to ten ruch różnego rodzaju energii w ciele jest zakłócony i to może spowodować nawet paraliż. Energia ta zasila nasze ciała energią i wzmacnia je. Kolejnym ośrodkiem jest czakra krtani, która jest związana z żywiołem eteru. Jest to przestrzeń. Ośrodek ten tak jak czakra serca jest związana z pokarmem warzywnym, tak czakra krtani jest zasilana przez owoce. I ta
Prana ta daje nam zdolność osiągania celów, daje nam siłę woli. Gdy prana ta słabo działa, to wtedy pojawia się gniew w sercu i mowa, która rani innych. Negatywnym efektem braku tej prany jest krótka pamięć, wczesna śmierć. Natomiast jeżeli prana ta działa w właściwy sposób, to zwiększa to siłę życiową, wyostrza umysł, przedłuża życie i wzmacnia pamięć. Już tych pięć ośrodków związanych z tymi pięcioma elementami budującymi świat fizyczności. Ziemia, woda, ogień, powietrze, eter. Można powiedzieć, że no, mamy do czynienia z tymi żywiołami, aczkolwiek są też pewnego rodzaju no, takie subtelne elementy, które są tak jakby przyczyną powstawania tych elementów, z którymi mamy do czynienia. Czyli można powiedzieć, że żywioł Ziemi to jest pewnego rodzaju wibracja, która powoduje to, że materia występuje w postaci stałej. Żywioł wody z kolei też no jest to pewnego rodzaju taka wibracja, która powoduje to, że materia przejawia się w formie płynnej. Żywioł ognia, można powiedzieć, że jest to fala elektromagnetyczna w szerokim spektrum występowania. Czyli od podczerwieni do ultrafioletu. No, to wszystko, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi też o tą część fali elektromagnetycznej, dzięki której widzimy, to też jest żywioł ognia. Następnie powietrze, można powiedzieć, że jest to ruch, czyli jak powietrze się przemieszcza, mamy do czynienia z wiatrem, prawda? No to wtedy widzimy, że liście na drzewach się ruszają, ale jest mowa też o czymś takim jak wiatr słoneczny, czyli wiatr słoneczny to też jest ruch, tylko że cząstek elementarnych, które są wyemanowane przez słońce. Natomiast eter jest to przestrzeń, w której wszystkie rzeczy się dzieją. W zasadzie koncepcja eteru też była rozwijana przez naukowców, jednak ostatecznie większość z naszych uczonych zrezygnowała z koncepcji tej, że przestrzeń jest to pewnego rodzaju substancja, która jest opisywana przez na przykład Wedy czy mędrców Bliskiego Wschodu. Więc ponad tymi materialnymi elementami mamy ośrodki, które są ośrodkami mentalnymi i duchowymi, czyli trzecie oko i korona. No to już są ośrodki, które nie są związane w żaden sposób z elementami budującymi fizyczność, tylko właśnie z umysłem, z inteligencją, czyli mana, buddhi. W filozofii jogi mówi się o czterech wewnętrznych zmysłach, które są nazywane antahkaranam. Te antahkaranam obejmuje umysł, który jest nazywany mana. Jest to ten umysł, który przyjmuje i odrzuca różne zjawiska. Zazwyczaj umysł przyjmuje to, co jest przyjemne dla zmysłów i odrzuca to, co jest nieprzyjemne dla zmysłów. Natomiast wyższą formą umysłu jest buddhi, jest to tak zwany umysł refleksyjny. Czyli jest to taki umysł, który potrafi obserwować i analizować poczynania umysłu, który przyjmuje i odrzuca. W obrębie antahkaranam mamy też citta, czyli taką część umysłu, która zawiera w sobie pamięć, i również ahankara, czyli fałszywe ego. Czyli fałszywą tożsamość. Z
Jeżeli my jako duszę inkarnujemy, czyli dosłownie wchodzimy w mięso, tak, bo inkara oznacza wchodzenie w mięso, to wtedy pojawia się koncepcja, że ja jestem ciałem. I również to, co zrobię, efekty moich czynności, należą do mnie. I jest to wynikiem działania tego elementu, który jest nazywany Ahamkara. Więc jeżeli ktoś wychodzi poza w swojej świadomości, poza tych pięć materialnych ośrodków, wznosi się do poziomu czakry trzeciego oka, no to w zasadzie osoba taka nie potrzebuje już fizycznego odżywiania się. Czyli jest w stanie utrzymywać swoje życie tylko przez na przykład praktykę pranayamy, przez tak zwane odżywianie się światłem, tak? Nie wiem, czy coś pominęło tutaj, jeśli chodzi o czakrę krtani, odżywianie się. Każdy z tych ośrodków ma też pewną formę jogi, która dzięki której można przepracować różnego rodzaju problemy związane z funkcjonowaniem tych ośrodków, czyli czakrze korzenie jest przypisywane Hatha Yoga. Dlatego, że jest to Hatha Yoga jest związana z ćwiczeniami fizycznymi, z pozycjami siedzącymi, z nawiązywaniem kontaktu z ziemią. Dzięki tym ćwiczeniom możemy uruchomić energię ziemi, wejść z nią w kontakt. Dzięki tym ćwiczeniom możemy zrównoważyć pierwiastek męski z żeńskim w ciele fizycznym i to czyni ciało silnym. Dzięki temu, dzięki tym praktykom możemy bardzo w sposób taki wytrwały medytować, pozostając w jednej pozycji niezmiennej, nieruchomo. Czyli ćwiczenia Hatha Yogi dają nam możliwość przygotowania ciała do dalszych etapów praktyki duchowej. Jeśli chodzi o czakrę drugą, to w zasadzie przypisuje się drugiej czakrze praktykę tantra jogi. Chociaż mimo tego, że tantra yoga jest zwykle kojarzona z praktykami seksualnymi, to pojęcie tantry jest znacznie szerszym pojęciem niż zwykłe po prostu przypisywanie praktyk seksualnych do tej czakry. Na poziomie czakry splotu słonecznego mamy jogę, która uwalnia nas od przywiązania do owoców pracy i do rodzaju wykonywanej pracy, czyli na tym poziomie praktykujemy karma yoga, na poziomie czakry serca, tym systemem jogi, który nam pomaga przejść przez etap czakry serca, jest bhakti yoga. Natomiast na poziomie czakry krtani mamy mantra yoga. Na poziomie czakry trzeciego oka systemem jogi jest jnana yoga, w której odróżniamy to, co jest duchowe, od tego, co jest materialne. Natomiast
czakrze korony. Na poziomie czakry korony mamy Raja Yoga, czyli Jogę Królewską, która jest w zasadzie syntezą wszystkich tych innych praktyk. Czakra Yoga? Raja Yoga. Raja Yoga. W tercecie, który zacytowałem z Bhagavata Purany, jest mowa o tym, że należy podnosić energię życia z tych dolnych ośrodków do góry, dlatego że z tymi różnymi ośrodkami są też związane pewne miejsca, do których udajemy się po śmierci, aby spotkać się z innymi duszami, które są na podobnym do naszego poziomie rozwoju. Czyli tak jak w mikrokosmosie naszego ciała mamy te różne poziomy świadomości, tak również we wszechświecie, w makrokosmosie mamy takie miejsca, które są tutaj opisane nazwami Gurloka, Kuvarloka, Svargaloka, Maharloka, Janaloka, Paboloka i Satyaloka. Są to miejsca, które są w wyższych wymiarach, do których dusza udaje się po śmierci i po jakimś czasie pobytu w tych miejscach inkarnuje ponownie na Ziemi, przyjmując narodziny w gatunku ludzkim, będąc jako ludzie, którzy są skoncentrowani na różnych typach działalności z różnymi pragnieniami. Jest tak, dopóki ktoś nie osiągnie platformy rzeczywistości, czyli Satyaloki. To teraz zapytam, czy macie jakieś pytania dotyczące tego, co powiedziałem do tej pory słowa. Czy w Bhagavad Gita nie napisane, że ten najwyższy poziom to Bhakti Yoga? No to, że Raja Yoga jest związana z czakrą korony, to nie znaczy, że jest to tak jakby najwyższą formą jogi. Bhakti Yoga, która jest związana z czakrą serca, jest uważana za najbardziej istotną formę jogi, dlatego że w czakrze serca my rezydujemy jako duchowa istota, jako świadomość. I również w czakrze serca rezyduje tak zwany zlokalizowany aspekt Boga, który nazywamy duszą najwyższą, czyli Parama Atmą. Czyli w Upaniszadach jest werset, który mówi o tym, że dwa ptaki siedzą na drzewie. Jeden z nich, to jest werset z Katha Upaniszad, jeden z nich korzysta z owoców tego drzewa, natomiast drugi jest tylko obserwatorem. Więc my jako świadomość rezydujemy w czakrze serca. No a poza tym przez medytację na przestrzeni serca jogini również są w stanie wejść w kontakt z duszą najwyższą przez medytację. I w ten sposób, poprzez medytację na duszę najwyższej, osiągnąć doskonałość duchową. Teraz badano promieniowanie różnych centrów energetycznych naszego ciała przy pomocy różnego typu aparatury i okazało się, że promieniowanie elektromagnetyczne i magnetyczne czakry serca jest w sumie największe ze wszystkich tych ośrodków, które mamy. To promieniowanie jest bardzo duże i tworzy coś w rodzaju takiego toroida wokół naszego ciała. Toroid to znaczy, że no to jest taka tuba, która jest zwinięta sama w sobie, prawda, tak jak wąż, który połyka swój ogon. Jest to promieniowanie
ten sposób. Czyli jest kanał, który jest otwarty do góry, jest kanał, który jest otwarty do dołu i tutaj jest takie pole wokół ciała, tworzone przez czakrę serca. Można powiedzieć, że w naszej drodze poprzez te różne nasze poziomy świadomości zmieniamy tak jakby punkt koncentracji naszego umysłu, przestrzenie zainteresowań. Czyli nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o przemieszczenie energii, prawda? W jaki sposób możemy się zorientować, na mniej więcej jakim poziomie znajdujemy się świadomością w ciele, na której czakrze jesteśmy skoncentrowani. Jeżeli akurat nie mamy żadnych okoliczności, które zmuszają nas do jakichś konkretnych czynności, prawda, to możemy sobie zadać pytanie, co chciałbym w danym momencie robić, czym jestem zainteresowany, na czym, do czego mój umysł dąży w całkowicie naturalny i spontaniczny sposób, prawda? Dzięki tego rodzaju pytaniu możemy, jeżeli odpowiemy sobie na to pytanie, to możemy mniej więcej zorientować się, na poziomie której czakry świadomością się znajdujemy. Czyli jeżeli jesteśmy zainteresowani po prostu oszczędzaniem, gromadzeniem różnych rzeczy, zbieraniem, pracą na swoje utrzymanie, zabezpieczeniem swojego bytu na przyszłość. Jeżeli nasze aktywności przypominają aktywność mrówki, tak? Dlatego że w ten sposób w Wedach jest opisana mentalność osoby, która znajduje się na poziomie czakry korzenia. To jest mentalność właśnie taka bardzo społeczna, bardzo silne więzi z innymi osobami, działanie grupowe. Czyli można powiedzieć, że tacy szeregowi pracownicy wielkich korporacji, oni działają w znacznej mierze na poziomie czakry korzenia. Korporacje też dbają o to, żeby nie mieli wystarczających środków finansowych na to, żeby rozwinąć się bardziej, prawda? Mają pieniądze na jedzenie, mają pieniądze na mieszkanie, mają pieniądze na utrzymanie, ale mają niewiele ponad to. Trochę, żeby pojechać na jakiś urlop i to wszystko. Zarobić na emeryturę. Czyli to jest wszystko działanie takie na poziomie podtrzymania życia. Następnie taką mentalnością czakry sakralnej to jest osoba, która jest twórcza. Czyli artysta, malarz, rzeźbiarz, muzyk. Osoba, która potrzebuje też inspiracji seksualnej,
do twórczości, czyli wiemy, że na przykład ci różni artyści, oni mają spore potrzeby w dziedzinie erotyki. Więc jeżeli interesuje nas erotyzm w znacznych, można powiedzieć, wymiarach, no to wtedy nasza świadomość jest skoncentrowana głównie na poziomie czakry sakralnej. Również tworzenie pieniądza, prawda, czyli biznes. Chęć posiadania więcej. To wszystko jest poziom czakry seksualnej. Dominacja, dlatego że energia seksualna jest często wykorzystywana do dominowania innych osób. Jeżeli ktoś ma już tyle pieniędzy, że praktycznie trudno jest zarobić więcej, to wtedy kolejnym punktem zainteresowania staje się na przykład władza, czyli wykorzystanie pieniędzy do tego, żeby mieć wpływ na społeczeństwo, mieć wpływ na otoczenie, prawda? Bywa, prawda, że ci ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, oni zaczynają się angażować w politykę. I to już jest zainteresowanie na poziomie czakry splotu słonecznego. Czyli osoba splotu słonecznego to jest osoba, która może być na przykład politykiem, może być żołnierzem. To jest osoba, która chce mieć osiągnięcia w świecie, chce mieć prestiż, chce mieć pozycję, chce być doceniana. Jeżeli ktoś taki spotyka się z brakiem docenienia, to wtedy jest frustracja. Osoba taka może chcieć mieć dokonania, które uczynią ją nieśmiertelną, czyli co po mnie zostanie, jak umrę. W jaki sposób ludzie będą mnie pamiętać, jak odejdę? To jest ten typ mentalności. I tak jak czakra korzenia była porównywana do funkcjonowania mrówki, tak czakra sakralna jest porównywana do funkcjonowania motyla. Czakra splotu słonecznego, która jest związana również z gniewem, jest porównywana do aktywności kobry. Czyli walka, bo tutaj mamy do czynienia z walką. Splot słoneczny daje odpowiedź na problem czakry korzenia. Czyli jak jest zagrożenie życia, to wtedy uruchamia się czakra splotu słonecznego i ktoś walczy po to, żeby się obronić. To jest związane z gniewem. No i teraz można powiedzieć, że te trzy ośrodki trzymają nas w pewien specyficzny sposób na planie świata, który jest nazywany światem nietrwałych imion i form. Więc oprócz czakr mamy również takie centra, które są nazywane granti, czyli są to tak zwane węzły. Mamy Brahma Granti, mamy Vishnu Granti i mamy Rudra Granti, czyli Shiva Granti. Czyli Brahma Granti to jest węzeł, który jest właśnie związany z tym światem nietrwałych imion i form. W zasadzie substancja, która buduje nasz ten świat, w którym my obecnie żyjemy, jest wieczna, jest trwała. Ale formy, które pojawiają się w tym świecie,
są nietrwałe, są zmienne. Czyli no w tej chwili mamy jakieś imię, prawda? Dlaczego te imiona są nietrwałe? Mamy jakieś imię, to imię jest przypisane pewnemu ciału, prawda? Gdy ciało to umiera, wtedy przenosimy się na jakiś czas gdzieś do jakiegoś innego wymiaru, następnie inkarnujemy ponownie, pojawiamy się w nowym ciele i dostajemy nowe imię, pojawiamy się w nowej rodzinie, dostajemy nowe nazwisko, następuje zmiana. Zdarza się również, że w ciągu jednego życia ktoś zmienia imię i zmienia nazwisko. Poprzez zmianę imienia i zmianę nazwiska zmienia się również wibracja tej osoby. Osoba ta rozwija inne cechy. Czyli wszystko w tym świecie jest nietrwałe. Natomiast my tak jakby z racji tego, że naturalnie jesteśmy duszami i mamy do czynienia ze zjawiskiem wieczności, mamy tendencję do myślenia, że rzeczy w tym świecie są tak trwałe jak te zjawiska duchowe, które są częścią naszej natury. I to z kolei powoduje frustrację. Świat, w którym obecnie żyjemy, jest porównywany do jeziora, w którym jest odbite drzewo, które rośnie na brzegu tego jeziora. Czyli takie drzewo jest czymś, co jest trwałe, prawda? Ono jest w trzech wymiarach, można do tego drzewa podejść, dotknąć je. Jest mocno ukorzenione, silne. Natomiast gdy stoimy w wodzie i obserwujemy odbicie takiego drzewa na tafli jeziora, wtedy możemy zaobserwować, że no, to odbicie nie jest tak bardzo trwałe, nie jest tak bardzo realne jak to drzewo. Próbujemy złapać to coś, ten wizerunek, ale po prostu wkładamy dłonie w wodę. Wizerunek ten nie jest tak trwały, nie jest tak namacalny jak ten oryginał. No, to porównanie pokazuje nam, że ta prawdziwa, trwała rzeczywistość występuje w świecie ducha, natomiast w świecie materii mamy do czynienia ze zjawiskami, które są po prostu ulotne. Ale w dalszym ciągu jesteśmy przywiązani do podtrzymywania życia ciała, które w pewnym momencie i tak musi umrzeć. Prawda? W dalszym ciągu jesteśmy przywiązani do tworzenia różnych nietrwałych form w tym świecie nietrwałym. W dalszym ciągu chcemy mieć w tym świecie jakieś osiągnięcia. I te pragnienia, muszę powiedzieć, to utożsamianie się z tymi zjawiskami powoduje to, że trudno jest nam w jakiś sposób zaangażować się w proces medytacji, prawda? No bo musimy dbać o fizyczność. I właśnie ta dbałość o fizyczność powoduje to, że no, nie jesteśmy w stanie być bardzo mocno utwierdzeni na ścieżce duchowej. Teraz osoba, która jest na poziomie serca w swojej świadomości, w swojej mentalności, no to jest osoba, która dobrze życzy innym. Kocha świat, tylko osoba dba o zwierzęta, dba o ludzi. Ma takie otwarte serce, prawda? Czyli to są osoby, które działają na rzecz społeczeństwa. To są osoby, które organizują bezpłatne szpitale. To są osoby, które organizują schroniska dla zwierząt. Dlatego, że kochają.
jeżeli czakra serca jest dobrze rozwinięta, przejawia się takie zjawisko, które jest nazywane karmika. Czyli okazywanie miłosierdzia dla wszystkich żywych istot. I z tym, z tą mentalnością jest z kolei związane z Vishnu Granti, czyli węzeł podtrzymywania. Więc Vishnu Granti wiąże nas w tym świecie przez przywiązanie do właśnie do tego okazywania współczucia i również przywiązanie do porządków duchowych. Czyli ktoś może myśleć, że ja jestem, tak, jestem studentem, który żyje w Guru Kuli, czyli w szkole prowadzonej przez nauczyciela duchowego i w związku z tym mam pewnego rodzaju obowiązki wynikające z mojej sytuacji, albo ja na przykład jestem osobą, która żyje w rodzinie i utożsamiam się z tą sytuacją, też z tego wynikają pewnego rodzaju obowiązki duchowe i obowiązki materialne. Albo jestem związany przez życie wyrzeczone, pustelnika i tam też są różnego rodzaju style działania. Natomiast większość z tych przekonań jest fałszywa, dlatego że my jako dusza jesteśmy tak naprawdę ponad tymi zasadami. Aczkolwiek, jeżeli ktoś nie ma zrealizowanej tożsamości duchowej, próbuje uniknąć podążenia za obowiązkami wynikającymi z tego rodzaju usytuowania w porządkach duchowych, to wtedy z pewnością poniesie fiasko w swoich wysiłkach rozwoju. Natomiast osoba, która jest na poziomie Kirtani, jest zainteresowana pismami świętymi, jest zainteresowana intelektualnie studiowaniem różnych tekstów, jest zainteresowana interpretacjami, komunikacją werbalną. I czakra serca w zasadzie jest pomostem, poprzez który przechodzimy z mentalności tych trzech dolnych ośrodków do mentalności wyższego rzędu, które przejawia się w trzech górnych ośrodkach. Czyli tak jak trzy dolne ośrodki budują nasze ciało fizyczne, tak trzy górne ośrodki budują nasze ciało niebiańskie. Sercem ciała niebiańskiego jest trzecie oko i w tym miejscu również jest takie centrum, które jest znane jako Rudra Granti, czyli węzeł Shiva. Więc ten węzeł Shiva wiąże nas w tym świecie poprzez różnego rodzaju cudowne możliwości. Takie jak moce mistyczne, jasnowidzenie, rozwinięta intuicja. I wiemy, że jest obecnie wiele osób, które bardzo starają się te różnego rodzaju możliwości rozwijać. Ale jeżeli ktoś poprzestanie, tak jakby zatrzyma się na tym poziomie, to w dalszym ciągu jest koncentracją usytuowaną w świecie materii. Dlatego, że tą intuicją, tymi wszystkimi cudownymi narzędziami badamy w dalszym ciągu świat nietrwałych imion i form, w którym się obracamy.
Dlatego no, w zasadzie można te cudowne możliwości wykorzystywać, ale koncentracja na nich jako na celu samym w sobie jest przeszkodą w rozwoju duchowym. Jest to również coś, co nas wiąże. Na poziomie czakry korzenia decydujemy, czy chcemy być w tym świecie, czy też nie. Czy chcemy żyć, czy nie chcemy żyć. Jak nie chcemy, to gdzie idziemy po śmierci? Jeżeli nie chcemy żyć. Odradzamy się na Hurlocę. Potem wracamy z powrotem tutaj jako szeregowy. Demoniczne? Nie, no to jest taki plan, można powiedzieć, eteryczny plan, ziemski. Czy są jakieś pytania? Właśnie tego, co teraz powiedziałem. A cała ta wiedza, ja jej na przykład nie doświadczam. No, czuję niektóre czakry, na którymi się skupiam, ale skąd mógłbym się dowiedzieć, że tak sam od siebie, jaki one mają kolor, ile mają płatków, skąd ta wiedza? Czy ludzie byli ileś tam setek albo tysięcy lat mądrzejsi niż my, albo tylko tym się zajmowali, że tą wiedzę mają, a my nie mamy i musimy z ksiąg czerpać? Jak to samemu doświadczyć, wykryć? Jak było dawniej? No na pewno dawniej były lepsze warunki do tego, żeby medytować. No, w dalszym ciągu teraz są osoby, które poprzez głęboką medytację są w stanie dostrzegać o wiele więcej aspektów naszego ciała subtelnego niż cała reszta innych osób, ale te informacje pochodzą od osób, które widzą, od rishich. To są rzeczy, które można zobaczyć, jeżeli ktoś właśnie ma rozwinięte te możliwości związane z trzecim okiem. A pewne możliwości widzenia aury mają ludzie, którzy zajmują się terapiami, prawda? Dlatego, że dzięki temu widzeniu aury można łatwiej uzdrawiać ludzi, którzy mają jakieś problemy z energiami życiowymi. Jest na przykład ludzie tacy mówią, że no, są tutaj cztery płatki, prawda, ale niektóre opisy mówią o tym, że niektóre z nich są zwrócone w dół, a niektóre z tych płatków są zwrócone w górę. Czakra korzenia zawiera w sobie dwie energie. Jedna z tych energii jest energią twardą, strukturalną, czyli w tej energii jest są zawarte na przykład kształty narządów naszego ciała. Czakra korzenia tworzy pewnego rodzaju ciało. Każda z tych czakr tworzy pewien typ ciała. Czyli tutaj macie narysowane coś takiego, co się rozciąga kilka centymetrów od ciała fizycznego. Jest to ciało eteryczne. Jest to ciało eteryczne, jest zbudowane właśnie przez czakry korzenia. Ma kolor jasno-niebieski, białawy i stosunkowo łatwo można je zobaczyć. Także w tej części praktycznej naszego seminarium będziemy ćwiczyć umiejętność odczuwania i widzenia aury, co da Ci pewnego rodzaju zwiększenie możliwości, jeżeli nie masz już tych możliwości rozwiniętych, bo czasami jest tak, że przychodzą na seminaria ludzie, którzy mają bardzo daleko rozwinięte możliwości postrzegania. Więc w tym ciele eterycznym jest zapis kształtów narządów i ta, można powiedzieć, matryca budowana przez, czy też zawarta w ciele eterycznym, ona jest tak jakby pierwowzorem, na bazie którego są tworzone narządy ciała fizycznego. Więc to jest w tej części strukturalnej, twardej, męskiej części
czakry korzenia. Natomiast na poziomie czakry korzenia mamy też energię miękką, wypełniającą. Czyli mamy dwa pierwiastki, tcha i tcha. I przez praktykę Hatha Yogi wykonujemy równoważenia potencjału tych energii. Bo jeżeli jedna dominuje nad inną, wtedy pojawiają się dysharmonie, które utrudniają właściwie funkcjonowanie ciała. I jest to robione w Hatha Yodze między innymi przez różne pozycje, na przykład skręty, prawda? Skręty ciała. Skręcamy ciało w jedną stronę, później skręcamy ciało w drugą stronę. Wprowadzamy pewnego rodzaju symetrię. W ciałach wielu osób występuje brak symetrii, czyli na przykład jedna ze stron ciała jest bardziej rozwinięta niż druga. Na przykład prawa jest bardziej rozwinięta, albo lewa jest bardziej rozwinięta. I to jest związane z, właśnie z funkcjonowaniem tych energii męskich i żeńskich. Więc dążymy do uzyskania harmonii i równowagi. Następna czakra buduje też ciało energetyczne, ale ono rozpościera się wokół ciała fizycznego trochę dalej. Jest postrzegane jako gamma barw. Więc energia czakry seksualnej jest energią miękką, typowo żeńską. I ci, którzy widzą, widzą jak plamy kolorowe przemieszczają się w tej sferze aury. To jest pewien typ ciała, pewna warstwa, druga warstwa. Z kolei splot słoneczny jest związane z energią twardą, męską. I tutaj mamy do czynienia z takim ciałem, które wygląda troszeczkę tak jak taki złoty, żółtawy, czy też złoty kokon, który otacza całe ciało. I tutaj też mamy na tym poziomie aury zapisane kształty narządów, ale w bardziej subtelnej przestrzeni, bardziej delikatnej przestrzeni. Czyli można powiedzieć, że większość ludzi widzi ciało fizyczne, prawda? I mówi do tego ciała Jasio Kowalski. Ty jesteś Jaś Kowalski, prawda? Ja cię znam. Osoby te tak jakby nie rozumieją, nie widzą tego, że oprócz tego ciała fizycznego jest cała masa tak jakby różnych innych energii wokół tego ciała fizycznego i one również są ciałem. To jest część naszego ciała materialnego. Ciało jest zrobione z innych składników, bardziej delikatnych. Czyli to ciało pochodzi z czakry, z tego słonecznego. Z splotu słonecznego, tak. A czy wszystkie korzenie tych czakr sięgają tego samego ciała, czy one są tak rozprzestrzenione? Nie, one każde z tych ciał obejmuje cały tutaj obszar ciała. Nie wiem, ale czy korzenie czakry sięgają tylko do jego żyzny, to jakby się odnoszą, czy sięgają, jeżeli jest czakra spotu słonecznego i korzeń też sięga tego najbliższego ciała fizycznego? Czakry są zakorzenione w tak zwanym kanale centralnym, czyli jest tutaj taka tuba praniczna, która przechodzi przez całe ciało. I wiry poszczególnych czakr są końcami zanurzone w tym kanale centralnym. Więc tutaj mamy narysowaną przednią część ciała, ale na plecach również mamy czakry, tylne części tych czakr. One również otwierają się lejkami, tylko że do tyłu.
One mają troszeczkę inne funkcje. Przednie ośrodki są związane z czuciem, natomiast tylne ośrodki są bardziej związane z wolą, czyli z przejawianiem się, z przejawieniem aktywności na tych różnych poziomach świadomości. Więc teraz jak pójdziemy dalej, to tutaj na poziomie czakry serca też mamy energię żeńską, miękką. I znowu mamy gamę dal, tylko że to ciało z kolei rozprzestrzenia się jeszcze bardziej dalej poza ciało fizyczne. Czyli no jest, mamy taką ilustrację sytuacji. W Rosji mamy tak jak, nie wiem jak to się nazywa, babuszka, tak? Czy matrioszka. O, matrioszka. Czyli to są no takie figurki kobiety, które wzajemnie wchodzą w siebie, prawda? Czakra krytani tworzy ciało, które jest ciemno-niebieskie, jest też w przestrzeni ciemno-niebieskiej. Natomiast ciało budowane przez, no i jest to ciało twarde, męska energia. Natomiast ciało niebiańskie, budowane przez trzecie oko, wygląda trochę jak taki kolorowy jeżozwierz. Jest dużo iskierek światła, które rozchodzą się na wszystkie strony. Więc to jest obraz, który pojawia się w przypadku duszy, która jest w swoim rozwoju. No tak średnio zaawansowana, można powiedzieć. Jeżeli pojawia się osoba, która jest naprawdę z wyższych światów, to wtedy jest w stanie doprowadzić cały ten system energetyki do takiego poziomu, że mamy do czynienia praktycznie z jedną wielką czakrą i nie ma tutaj żadnych podziałów. Ten kanał, który łączy nas z wyższymi wymiarami, kanał centralny, u ludzi, którzy nie medytują, którzy są po prostu tak sobie żyją na tym świecie, on ma grubość włosa, nitki. Natomiast w przypadku osób, które modlą się, medytują, zajmują się jakimś uzdrawianiem, mają jakieś inicjacje reiki na przykład, albo zajmują się bioenergoterapią, no to już ten kanał energii jest, może mieć szerokość 2-3 palców. Jednak czasami pojawiają się osoby, które stoją w takim słupie energii, który ma szerokość 0,5 metra. No i takie osoby są już bardzo potężne, dlatego że przepływa przez te osoby bardzo duża ilość energii. Czyli wpływ na świat jest bardzo duży.